Cześć, witam widzów w portalu Widotesty.pl. Z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję kamerki internetowej firmy Logitech model C910. Kamerka ta jest nagrodą w naszym konkursie i ktoś z Was niedługo ją wygra. Kamera nagrywa nawet Full HD, ma stereofoniczny mikrofon i kosztuje plus minus 400 zł. Dokładne informacje o cenie i o tym, gdzie można ją kupić, znajdziecie na portalu Widotesty.pl, oczywiście w pełnej recenzji tekstowej. Natomiast w rozpakowaniu mogliście zobaczyć, jak sama kamerka wygląda fizycznie, jak można ją sobie zamontować, dogiąć i tak dalej. W tym filmiku skupimy się typowo na tym, jak ona nagrywa, jak nagrywa dźwięk, jakie ma oprogramowanie. Pierwsza rzecz, jak widzicie, balans bieli jest bardzo dobry. Ja w tej chwili mam tutaj bardzo skąpe oświetlenie. Są to tylko dwie żaróweczki LED-owe o mocy 3 W, które świecą jak 40-watowe żarówki. Mimo wszystko obraz jest dość wyraźny, dość jasny, tak więc z tego aspektu możemy być naprawdę zadowoleni. Kamerka ma bardzo dobrą czułość, jeśli chodzi o niskie oświetlenie. Mogę tutaj plan zdjęciowy doświetlić jeszcze oświetleniem studyjnym, czy w tej chwili pewnie będzie to nawet za jasne. No ale zobaczcie, dodaliśmy troszkę światła. Pomieszczenie jest małe, światło się odbija dość mocno, a więc generalnie do korzystania z kamerki w sposób zadowalający. Wystarczy niewielkie źródło światła. Tak więc to jest bardzo fajne. No cóż, przy lepszym oświetleniu kolory były również troszkę lepsze. Teraz mamy je troszeczkę przekłamane, ale zobaczcie, jak to się ma do kolorystyki. Mamy czerwone słuchawki z podświetleniem. Są to Kronosy firmy Thermaltake, które będziemy też recenzować dla Was. I moi drodzy, jak to ma się do autofokusu? Zróbmy sobie kilka najazdów. Spróbujmy jeszcze tak. No zobaczcie, autofokus działa jako tako. Jest w tym aspekcie również źle. Natomiast jeśli chodzi o dźwięk, kamerka ma stereofoniczny mikrofon, a dokładniej rzecz biorąc, dwa mikrofony umieszczone po bokach obiektywu. Jak nagrywają dźwięk? Oczywiście w tej chwili cały czas słyszycie, ponieważ dźwięk płynie wprost z kamery. Nie używam w tej chwili żadnych mikrofonów zewnętrznych. Więc takie pierwsze nagranie mamy za sobą. Jeśli chodzi o wielkość plików, przy najwyższej rozdzielczości Full HD, minuta zajmuje jakieś 100 MB na dysku, tak więc nie ma tragedii. Jaka jest jakość, też widzicie w tej chwili już. Natomiast jeśli zmniejszymy sobie rozdzielczość do 720p, czyli HD, mamy dostęp do ciekawych nakładek efektów, które możemy nałożyć wprost na film. No. Dla tego przykładu coś w tym stylu. To jest też całkiem niezłe. Można sobie dorobić szybko zarost. Tego bym akurat nie chciał. I mamy też coś takiego jak awatary. Konfigurujemy po prostu taką postać, na przykład ufolutka, i jeśli my się ruszamy, to ta postać na ekranie również robi to samo co my. Ja powiem Wam, że całkiem fajna zabawa. Ja mam też takiego dinozaura. I taką postać narysowaną na kartce papieru. No, bardzo fajnie to wygląda. I co tu jeszcze mamy? Przebrania, przebrania, zabawne filtry. Możemy bawić się naszym obrazem, przerabiać go na różne sposoby, robić efekty. No cóż. Widząc coś takiego, każdy chyba by się uśmiał. Kolejne efekty. Tu mamy efekt taki po czteropaku. O, tu już jest zapewne efekt po czymś dużo mocniejszym. No i efekt pikselizacji, przypominający nam stare 8-bitowe komputery.
Możemy też tworzyć jakieś własne efekty, poprać dodatkowe, stwarzać kompozycje. Jest w tym naprawdę trochę zabawy. Natomiast wracając jeszcze do samego menu do sterowania. Możemy też robić coś takiego jak zbliżanie obrazu. Możemy wtedy pozycjonować sobie nasz obraz. Możemy włączyć, wyłączyć mikrofon, ustawić mikrofon kamery, ustawić mikrofon zewnętrzny. Robi się to wszystko w bardzo, bardzo prosty sposób. Jeśli chodzi o rozdzielczości wideo, najniższa to 360p, później mamy 480, 720 oraz oczywiście 1080 Full HD. Przy pomocy kamery możemy wykonywać również zdjęcia. Zrobimy sobie też coś na próbę. I mamy kilka opcji, takich jak chociażby automatyczny fokus lub ustawianie ręcznie takich opcji. No i moi drodzy, podsumowanie. Kamerka internetowa Logitech C910 jest naprawdę ciekawym sprzętem. Nie jest najtańsza, nie jest także idealna, ale ma naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych cech, pozytywnych cech. I generalnie, jeśli lubicie czatować, rozmawiać na Skype'ie, rozmawiać podczas gier internetowych, to taka kamerka na pewno spełni Wasze oczekiwania. No i przy okazji też będzie fajną nagrodą dla jednego z naszych widzów. Dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji. Oczywiście zapraszam też na portal wideotesty.pl do recenzji tekstowej. Tam dużo więcej informacji. A na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was. Cześć.